Serdecznie witam najwyższe władze koła PZW w Bytowie z jej prezesem na czele. Witam serdecznie poczet sztandarowy. Witam serdecznie wszystkich wędkarzy i ich rodziny. Niech nasza modlitwa w tej mszy świętej ofiarowanej za wędkarzy przynosi obfite Boże błogosławieństwo, przynosi bezpieczeństwo. Bytowscy wędkarze mszą świętą rozpoczęli podsumowanie corocznej działalności. O godzinie 11 zaplanowano walne zgromadzenie, które odbyło się 27 stycznia w Bytowskim Centrum Kultury. Depozycja staje się coraz piękniejsza, a jej wzrost i piękno coraz bardziej bezpieczne. Cieszymy się więc obecnością wędkarzy w Kościele, bo oni w nim, w Kościele, mają swoje miejsce. Gdy tu przychodzą na mszę świętą i inne nabożeństwa i gdy tam, nad jeziorami, pięknymi rzekami, realizują nie tylko swoje zainteresowanie, ale realizują również służbę Bogu Stwórcy, pilnując Jego stworzenia, upiększając je i realizując to, co Bóg Stwórca wyraził na początku stworzenia, stwarzając człowieka i mówiąc do niego: czyńcie sobie ziemię poddaną. Odpowiedzialność za to dzieło Stwórcy ukryte w pięknie przyrody, ofiarowanej tu na Kaszubach szczególnie, jest wielką odpowiedzialnością, wielkim zadaniem i wielką służbą. Niech więc ten sztandar, który niejako na świeżo, bo niedawno poświęcony, fundowany, nie tylko będzie świadectwem materialnym wędkarzy, ale niech przede wszystkim będzie świadectwem ich dojrzałości, naszej dojrzałości duchowej i odpowiedzialności za dzieło, które Bóg powierzył nam na swoim świecie. A zjednoczenie z Kościołem założonym przez Jezusa Chrystusa, w którym Jezus Chrystus jest obecny aż do końca świata, niech stanie się źródłem mocy i wewnętrznej siły duchowej, by to, co wędkarskie i to, co w odpowiedzialności za dzieło stworzenia, stawało się możliwe, było największym zadaniem życia i było możliwe w realizowaniu służby Bogu i Kościołowi. Zrobianie. Proszę, powstanie. Poczet sztandarowy sztandar wprowadzić. Szanowne koleżanki i koledzy, dla pana Jacka Żmudy Trzewiatowskiego, starosty powiatowskiego, zarząd koła polskiego Związku Wędkarskiego w Bytowie, składa serdeczne podziękowanie za wieloletnią postawioną pracę oraz okazaną pomoc na rzecz koła rozwoju wędkarstwa i ochrony. Pani starosta, ostrożnie, żeby nie potłuc, żeby długo stała nasza wdzięczność wśród wszystkich wdzięczności, które składają panu mieszkańcy i władze. Proszę przyjąć to z głębi serca pomiędzy podziękowaniem. I koleżanki i koledzy, podobnej treści.
prezes zarządu okręgu PZW Teodor Rudnik wręczył statuetki wraz z podziękowaniami dla starosty bytowskiego Jacka Żmudy-Trzebiackiego i burmistrzowi Ryszardowi Sylce z małą adnotacją, że szklane ozdoby są kruche i podatne na rozbicie. Dla pana burmistrza Bytowa, pana Ryszarda Sylki. Panie burmistrzu, bardzo serdecznie dziękujemy w imieniu obecnych na sali za okazaną nam pomoc. Dziękuję. Patrzę waszą nogę, żeby się nie potłukł. Dziękuję serdecznie. A słowo stało się ciało. I w kilka sekund po wręczeniu szklana ozdoba niestety nie wytrzymała nacisku. Poproszę teraz kolegę Edwarda Maksotara o czytanie protokołu z podsumowania konkursu na największą rybę 2012 roku. Komisja w składzie administrator Józef Gostomczyk, Stanisław Zabarowski. Na podstawie zatwierdzonego regulaminu na konkurs największa złowiona ryba w 2012 roku w poszczególnych kategoriach komisja wyłoniła zwycięzców. I tak, Jerzy Sieczyński w kategorii karp, waga 13 kg, długość 76 cm, jezioro długie. Tomasz Pucelik w kategorii okoń, kilo 0,4, długość 43, jezioro długie. Rafał Mach w kategorii lin, 4 kg, długość 63 cm, jezioro jeleń. Paweł Grobelny w kategorii jaś, kilo 90, długość 49, jezioro Miłe Pulczno. Henryk Grobelny w kategorii pstrąg, kilo 30, długość ryby 48, rzeka Słupia. Człowiek Luki, tutaj zarządowi za to, że mogę uczestniczyć w dzisiejszym walnym. Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny jestem wśród wędkarzy. Gratuluję bardzo serdecznie wszystkim wędkarzom, którzy weszli do nowych władz. Czeka ich na pewno ciężka praca, ale to jest również wyzwanie i przyjemność. Szanowni Państwo, na pewno wielu z Was miało już okazję spotkać się i może nie tyle ze mną, co z lokalną grupą rybacką, która swoją działalność rozpoczęła w 2011 roku. Ten pierwszy rok to był takim rokiem na dobrą sprawę organizacyjnym, gdzie musieliśmy się zorganizować, gdzie musiało zadziałać biuro, gdzie musieliśmy zaznaczyć swoją obecność. Ale rok 2012 był już rokiem, w którym rozpoczęliśmy aktywizację swojej działalności. I ta aktywizacja to nie aktywizacja w sektor rybacki, ponieważ my jesteśmy tak utożsamiani. Nasza aktywizacja, nasza działalność to głównie na teren, w którym występuje sektor rybacki, gdzie są wędkarze, gdzie obszar jest na dobrą sprawę wpisany w sektor rybacki. I w 2012 roku rozpoczęliśmy współpracę z kołami wędkarskimi. Myślę, że To był okres niesamowicie aktywny. To był okres, w którym mieliśmy okazję poznać się i w którym my, na dobrą sprawę, a to szczególnie mogę w tej chwili powiedzieć tutaj o sobie, gdzie ja, uczestnicząc w tych wszystkich zawodach wędkarskich, poznawałam nową rzeczywistość. Ja nie zdawałam sobie sprawy, że wędkarzy na tym terenie jest tak wiele. Że to jest naprawdę tak ogromna rzesza ludzi, której wędkowanie sprawia naprawdę dużo satysfakcji. Ja byłam zdziwiona, że wędkują ludzie w różnym wieku, że wędkują młodzi, dzieci na dobrą sprawę, ludzie w podeszłym wieku. Ja miałam w Parchowie, tutaj chyba na Jeziorze Konradowo, nie wiem czy tak, czy dobrze zapamiętałam, ogrom, jakie? Na Jeziorze Żukowskim ogromną przyjemność wręczania
pucharu prezesa lokalnej grupy rybackiej, pana Andrzeja Marczyńskiego. Pani, która miała, nie wiem, chyba gdzieś około 70 lat. To była dla mnie ogromna przyjemność. Ja byłam naprawdę zaskoczona. Proszę Państwa, w roku 2012 miałam niesamowitą przyjemność jako dyrektor lokalnej grupy rybackiej Pojezierze Bytowskie współpracować właśnie z władzami PZW Bytów, koła PZW Bytów. Panie Piotrze, to był któregoś, powiem tak, na zakończenie tego 2012 roku i gali wędkarskiej, która odbyła się w Miastku, pan Piotr podszedł do mnie i powiedział: pani dyrektor, to był piękny rok. I ja chciałam powiedzieć, że tak, to był piękny rok, dlatego że ta współpraca tak pięknie się układała. Nie tylko z kołem PZW Bytów, ale z wszystkimi PZW, które na tym terenie naszej działalności są. Proszę Państwa, cieszę się bardzo, że mogłam ten rok spędzić z Wami. Panie Piotrze, ja Panu bardzo serdecznie dziękuję za wzajemną współpracę. Tutaj bardzo często miałam okazję Pana Edka Traksatora również spotykać i z nim rozmawiać. To jest przyjemność. To jest przyjemność dla nas współpracować, propagować wędkarstwo na naszym terenie. Przecież to jest tak fantastyczne hobby, że my jako lokalna grupa rybacka postawiliśmy sobie jeden z głównych celów, to właśnie przedłużenie sezonu wędkarskiego, nie tylko w tym okresie, kiedy można wędkować na wodach płynących, ale wtedy, kiedy można wędkować na lodzie. I nasza działalność to będzie zmierzała w tym kierunku, abyśmy to wędkarstwo na naszym terenie tak mocno rozpropagowali, że turystów będzie nam tutaj cały czas przybywało, a koła PZW będą liczyły nie 600, nie, tylko 1600, panie Piotrze. I tego wszystkim kołom PZW z terenu, na którym działa lokalna grupa rybacka, życzę. Wszystkiego dobrego w 2013 i na następną kadencję. Panie Piotrze, Panu gratuluję szczególnie wyboru na kolejny okres. To przed Panem wielkie wyzwanie, ale myślę, że i również satysfakcja. Dziękuję bardzo serdecznie. Jest mi to niezmiernie miło, że mogę z Państwem być. Proszę Państwa, chciałem Was pozdrowić serdecznie, koleżanki i kolegów, wędkarzy, i powiedzieć, że jak szary przemawia, to znaczy, że już koniec się zbliża. To na szarym końcu. Ja chciałbym po pierwsze to podziękować przede wszystkim w kontekście etyki, moralności za działanie poprzedniego zarządu i działanie w ogóle wszystkich zaangażowanych wędkarzy. Cieszę się bardzo, że coraz bardziej chyba wzrasta świadomość naszej wspólnej troski o przyrodę i o to, aby czyste wody były i czysto było w lesie i nad brzegami. Chciałbym również ponowić jakby apel z poprzednich lat, abyśmy wszyscy zabierali ze sobą do samochodu jakieś tam rękawiczki, również i worki na śmieci, i wykonując statutowe nakazy na stanowisku wędkarskim, po pierwsze najpierw posprzątali, a potem też posprzątali. A więc no, czujmy się odpowiedzialni za naszą przyrodę. Drugi punkt to pielgrzymka. Pan dyrektor biura zarządu Andrzej Doleciński przysłał do mnie maila z zawiadomieniem, że 27 kwietnia bieżącego roku przeor Jasnej Góry zaprasza do Częstochowy wszystkich wędkarzy z całej Polski na pielgrzymkę wędkarzy. Msza święta w tę sobotę, jest to sobota, 27 kwietnia. Główna msza święta dla wędkarzy będzie o godzinie 11 na Jasnej Górze. Chcielibyśmy, aby może zorganizować wyjazd jednym czy wieloma autokarami. No niestety z tym się wiąże troszeczkę kosztów. Autokar to jest mniej więcej około 100 zł. Sama podróż,
jeśli z noclegiem, no to panie Andrzeju? 200, tak? Nie, nie, no, bez przesady. Ale pewnie 50 zł na nocleg trzeba być przygotowanym. No i potem pewnie mieć jakieś pieniążki lub przynajmniej weszki ze sobą zabrać z wyżywieniem. Więc no pewnie tak minimum te 200 zł trzeba przeznaczyć na taką podróż. W zależności od ilości chętnych moglibyśmy ewentualnie połączyć z tym może wizytę po drodze w Licheniu. Oczywiście trochę zwiedzania Jasnej Góry. Powrót, pewnie byłoby to wyjazd nad ranem w sobotę, żeby jak najmniej noclegów było. Wtedy byłby jeden nocleg w Częstochowie lub w drodze powrotnej w Licheniu. Myślę, że w Częstochowie. Potem rano w niedzielę wyjazd do Lichenia, w Licheniu po drodze również msza święta i powrót do Bytowa. Myślę, że w biurze zarządu jeszcze będziemy organizować tę pielgrzymkę poprzez ambony, a więc przynajmniej przez nasze parafie będziemy zawiadamiać o tej pielgrzymce i poprzez stronę internetową. I bardzo chętnie zorganizujemy taki wyjazd, aby no, nasza społeczność wędkarska skorzystała z tego zaproszenia Paulinów i do tego miejsca, które Ojciec Święty Jan Paweł II, błogosławiony papież, nazwał sercem, gdzie bije serce narodu polskiego. Również nasza społeczność wędkarska pielgrzymowała. Jeszcze mam jedną sprawę, a mianowicie taką propozycję, pewnie pod adresem zarządu, ale i pod adresem również nas, wszystkich wędkarzy. Podczas poświęcenia i wręczenia sztandaru, który panie Gerardzie gratuluję tego pomysłu. Naprawdę jest to fantastyczna sprawa. Sztandar to jest znak obecności jakiejś grupy, jakiejś społeczności. I jest to symbol, który gromadzi, za który czuje się ta społeczność odpowiedzialna, który mobilizuje. Myślę, że wędkarze jeszcze bardziej właśnie przy tym sztandarze, pod tym sztandarem będziemy się mobilizować, żeby coraz większe ryby łowić, chociażby, żeby miały takie oczy. Więc to tak, ale przy okazji poświęcenia tego sztandaru zrodził się pomysł, który chciałbym podtrzymać i jeszcze raz jakby publicznie na naszym walnym powiedzieć, skierować przede wszystkim do zarządu, ale też do nas wszystkich, wspólnego, jednolitego stroju. Tak ad hoc można byłoby zaproponować granatowe marynarki, taki strój ma bodajże Zarząd Okręgu Gdańskiego. Granatowe marynarki z emblematem PZW, granatowe krawaty również z emblematem PZW, błękitne koszule i szare, fajne szare, spodnie. No właśnie, te szare spodnie są ważne. Więc no, byłoby to naprawdę fajne, myślę, że bardzo estetyczne. Zawsze jako wędkarz zazdrościłem myśliwym, że mają swoje mundury. My wędkarze byliśmy zawsze no, w sweterkach, marynarkach, no różnie to było. I taką, z jednej strony jest to może świadectwo, że wędkarze to przedstawiciele całego społeczeństwa, ale też z drugiej strony no, myślę, że również i strój, przynajmniej z takich okazji jak na przykład walne, czy jakieś inne zawody i tak dalej, tych, którzy nie bezpośrednio by brali udział w zawodach, by nas wyróżniał pocztu sztandarowego i tak dalej. Proponuję, zachęcam, sam sobie zamówię też taką marynarkę i taki strój, aby rzeczywiście występować również w stroju wędkarskim, tak na galowo. Dziękuję bardzo. Oczywiście zapewniam waszą modlitwę w intencji wędkarzy. I ponieważ mamy bardzo fajny okres łowienia spod lodu,
ale też bardzo niebezpieczny. Apeluję o roztropność, o to, abyśmy wchodząc na lud naprawdę nie wyłączali tego, co jest najważniejsze, a więc rozsądku, umysłu. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego. Gratulacje dla starego, nowego prezesa koła PZW w Bytowie. Czy spodziewał się pan, że jednogłośnie, bez żadnych problemów zostanie pan prezesem? Nie jednogłośnie, bo takie tam informacje do nas docierały, że jest to jedna osoba, która ma przynajmniej chęć popracować na tym stanowisku, no ale nie ujawnił się. Czy będą jakieś nowe zadania przed nowym prezesem? Cześć Piotr, gratuluję ci jeszcze bardzo. Na pewno będą te zadania nowe, no bo no przede wszystkim my żeśmy to już jakby zapoczątkowali, ale w tej kadencji będziemy duży nacisk kłaść właśnie na pozyskanie młodzieży. I tu chcemy właśnie jak najwięcej tej młodzieży pozyskać w nasze szeregi. Ale byliśmy na różnych zawodach z wami, jesteśmy niemalże od prawie początku waszej działalności, widzimy bardzo dużo młodzieży. To znaczy jeszcze więcej młodzieży? Oczywiście, no bo to wszystko nas nie zadowala jednak. Uważamy, że są dużo większe możliwości pozyskania tych ludzi, tych młodych ludzi do naszego związku, bo nawet to, co przedstawiałem dzisiaj w sprawozdaniu, te 800 zdanych egzaminów przez 4 lata, a przez 4 lata szeregi się nie powiększyły, no, że ci ludzie są, trzeba po prostu przyciągnąć na naszą stronę. Bardzo dużo, bo aż 400. Z nich, gdzie oni znikają, ci ludzie? No przede wszystkim no, jest ta moda na powstawanie tych towarzystw wędkarskich, bo takie towarzystwo wędkarskie powstało w Lipnicy, w Tuchomiu, w Łubnie. I właśnie z tych terenów po pierwsze najwięcej, tak obserwujemy, że jednak z tych terenów najwięcej ludzi przybywa zdawać te egzaminy na kartę wędkarską, ale przede wszystkim też konkurencją dla nas to są spółki rybackie, które no niestety w opłatach są dużo niższe niż Polski Związek Wędkarski. Panie Piotrze, ja zauważyłem, będąc od samego początku dzisiaj na sali, że goście, których pan zaprosił, byli nieco zszokowani tymi obrazkami, tym filmem, który pokazywał pan i zarybianie. No tak, no bo to zarybianie na pewno robiło wrażenie, no bo tego zarybiania, jak pokazałem, przez te 4 lata było prawie 8 ton. I to nie było jakieś tam gatunkowo płoci coś, tylko to były takie troszeczkę ryby już bardziej szlachetne, typu szczupak, lin, karp, to są gatunkowo dużo droższe ryby niż na przykład kilo płoci na zarybienie, na przykład płacimy 3,50 szczupaka 25 zł. Jeżeli tam wskazywałem, że 1800 ileś kilogramów szczupaka przez 4 lata, no są to dość potworne pieniądze, kwoty. Tak, duże pieniądze. Tak. No właśnie, a zarybiacie swoje wody. Czy staracie się o to, żeby pozyskać inne wody, które są w powiecie bytowskim, a nie należą do Polskiego Związku Wędkarskiego? Znaczy tych wód nie ma za dużo. No, to takim jeziorem to było to jezioro Konieckie, które za trzecim podejściem dopiero udało się jakby pozyskać na potrzeby Polskiego Związku Wędkarskiego. No i tu burmistrz Bytowa przekazał nam 2 stawy w obrębie jeziora Jeleń, no, które też liczymy, że no może właśnie też w postaci tej młodzieży przynoszą na efekt, no bo jest to niedaleko Bytowa jednak położone. No i też kolejne takie odkrycie moje, bo nie spodziewałem się, że nasz region obfituje w bardzo dużo wód górskich. No wody górskie, bo to jest mylne, bo niektórzy myślą, że wody górskie no to muszą płynąć w górę. Wody górskie niestety są, jest to kraina Pstrąga i Lipienia, tam gdzie występuje Pstrąg Lipień. Jest to woda o charakterze górskim i takimi rzekami to u nas jest Bytówka, Boruja, Kamienica i Słupia. Są to takie 4 podstawowe rzeki na naszym terenie. Czego można życzyć nowemu prezesowi? Na pewno wytrwałości, bo tej pracy jest dużo. Pewnie ci, którzy nie są z nami, myślą, że po prostu tam jesteśmy, ale ci nowi, którzy przychodzą, dopiero później widzą, jak to wszystko wygląda od środka i wtedy dopiero mówią, ale wy to macie co robić. To życzę i życzymy wytrwałości i zdrowia przede wszystkim. No, dziękuję.